Czerwcowe niedzielne popołudnie, piknik rodzinny organizowany przez publiczne przedszkole w Wojniczu. Organizowany po raz piąty. Ze mną jest pani dyrektor przedszkola i szefowa Rady Rodziców. Poproszę o kilka słów na temat tej fantastycznej imprezy. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Katarzyna Kurla. Jestem dyrektorem tego przedszkola. Obok mnie stoi przewodnicząca Rady Rodziców, pani Kinga Klupa. Proszę Państwa, jest nam niezmiernie miło, że przybyliście Państwo dzisiaj do nas. No już nie po raz pierwszy tutaj jesteśmy, to jest nasz mały jubileusz, już po raz piąty tutaj organizujemy nasz piknik. Proszę Państwa, jest to przede wszystkim zasługa naszych kochanych rodziców. To dzięki nim możemy się wspólnie bawić, jak również sponsorów, których, proszę mi wierzyć, jest bardzo, bardzo wielu. Myślę, że dowiecie się Państwo później, kto nam pomagał, żeby dzisiaj było tak świetnie i wspaniale. Ja sobie i Państwu życzę miłej zabawy i dziękuję serdecznie. 3, 4 i 5. Witamy Państwa na piątym już festynie rodzinnym pod przedszkolem publicznym w Wojniczu. Taki nasz mały jubileusz. Witamy Państwa serdecznie, a szczegółowe powitania oddaję w ręce pani dyrektor, pani Katarzyna Kula. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem już po raz piąty. Proszę Państwa, witam wszystkich zaproszonych gości. Witam moich kochanych rodziców, a szczególnie ciepło i gorąco witam Wasze kochane dzieci, bo to dzięki Wam jesteśmy dzisiaj tutaj. Proszę Państwa, w związku z tym, że mam ten mikrofon, pewnie później mnie już nie dopuszczą, więc przede wszystkim chciałam naprawdę serdecznie podziękować rodzicom. To dzięki Wam, moi drodzy, jesteśmy dzisiaj tutaj. Możemy się bawić. Dziękuję również wszystkim sponsorom. Życzę sobie i Państwu miłej zabawy. Dziękuję serdecznie za uwagę i oddaję głos przewodniczącej Rady Rodziców. Dzień dobry Państwu. W imieniu Rady Rodziców bardzo serdecznie chciałam wszystkich powitać na kolejnym festynie zorganizowanym przez nasze przedszkole. Jak co roku mamy dla Państwa przygotowane wiele atrakcji. Na terenie przedszkola są miejsca do zabawy dla dzieci, jak i myślę, że rodzice też znajdą coś dla siebie. Zapraszamy do kącików z lodami, napojami, kiełbaskami, a także do loterii fantowej, gdzie główną nagrodą będzie przenośne DVD ufundowane przez Skok Jaworzno. Dlatego bardzo prosimy nie wyrzucać karteczek z numerkami, ponieważ o godzinie 17 zostanie rozlosowana ta główna nagroda. Ja również od siebie życzę wszystkim miłej zabawy i mam nadzieję pogody. Dziękuję bardzo. Pogoda jest, jak zawsze tutaj grzeje bardzo mocno. Mam troszkę słońca w oczy, ale Państwo widzę. Proszę Państwa, żeby już tak teraz nie przedłużać, zaczniemy od występów naszych najmłodszych wykonawców, naszych gwiazd, a potem w wolnej chwili przedstawimy bardzo długą listę sponsorów oraz również długą i atrakcyjną listę wykonawców. Ale zacznijmy od dzieci z przedszkola publicznego w Wojniczu, które przygotowały program artystyczny o bardzo formie rozbudowanej. Będą tutaj tańce, będą tutaj piosenki, wiersze i jeszcze również inne zaskakujące wydarzenia. Także dzieci z przedszkola publicznego w Wojniczu są już gotowe z tego, co widzę. Są bardzo ładnie ubrane, mają bardzo ładne podkoszulki. Jak widać, są one w różnych rozmiarach, nawet takich bardzo dużych, że ja się mieszczę. Także zapraszamy dzieci, które chyba tutaj teraz przyjadą do nas pociągiem, jak dobrze widzę.